Cześć, jesteś studentem, pracujesz biurowo, szukasz komputera na podróże i jednocześnie nie masz zbyt dużego budżetu. Wchodzisz, załóżmy, do jednego z popularnych elektromarketów i poprosisz o laptopa za 2000 zł. Co dostajesz? Zasadniczo plaściura z 500-gigabajtowym dyskiem HDD i marnymi podzespołami. No i tutaj z pomocą przychodzi Xiaomi z ultrabookiem, który za 2000 zł jest naprawdę bardzo dobry. Serdecznie zapraszam Was na jego recenzję. Zaczynamy sobie od wyglądu i wagi samego komputera. Jest on przede wszystkim bardzo lekki, waży tylko 1,80 g. Dzięki temu nie będzie ciążył w żadnej torebce czy też plecaku. Dodatkowo jego rozmiary są bardzo optymalne, więc zmieści Wam się praktycznie wszędzie i zapomnijcie o tym, że macie go w plecaku. Ja, kupując Xiaomi Mi Booka R12, kierowałem się tym, że po prostu potrzebuję, kiedy podróżuję, wyjeżdżam, jestem w biegu, lekkiego komputera. Używałem MacBooka Retina 2015, nie mówię, że był to komputer ciężki, natomiast 300 gramów pozwala na przykład dołożyć sobie już tablet, czy też wziąć parę smartfonów, które zawsze noszę w plecaku do robienia testów. A dzięki zakupowi tego komputera zyskałem te 300 gramów i bardzo to odczułem. Jeśli chodzi o specyfikację, ekran 12,5 cala Full HD, czyli mamy tutaj całkiem przyzwoitą rozdzielczość jak na ten budżet. Dodatkowo matryca błyszcząca, dosyć jasna. Możemy nawet pracować na dworze, co też testowałem. Zresztą możecie zobaczyć teraz moje zdjęcie, gdzie po prostu na wycieczce rowerowej odpaliłem komputer w lesie i po prostu zrobiłem to, co trzeba. Dodatkowo klawiatura. Bardzo dobry skok klawiszy i do tego jest oczywiście pełnowymiarowa i każdy przycisk jest oddzielony, więc nie ma tutaj łączonej klawiatury, tak jak w tańszych laptopach. Bardzo wygodna klawiatura, bardzo dobrze się na niej pisze, nawet podczas dłuższej pracy nie przeszkadza. Oczywiście jest podświetlana, do tego podświetlenia mam małe zastrzeżenia, nie jest to podświetlenie ciągłe, tylko gaśnie niestety, kiedy nie używamy klawiatury przez dłużej niż 15 sekund. Powiem Wam tak, szkoda, że nie da się tego przestawić, bo zdecydowanie lepiej, żeby klawiatura lekko świeciła cały czas, kiedy pracujemy w ciemności. Touchpad w komputerach z Windowsem to ciężki temat. Niestety nie ma komputera, który dorównywałby MacBookom, no i tak jest też w tym przypadku. Touchpad jest dosyć mały, ten skok wciśnięcia przycisku jest ok, natomiast sama praca na touchpadzie nie jest zbyt wygodna. Oczywiście jeśli korzystacie z komputera przelotnie, żeby tam przez pół godziny coś zrobić, to ok. Natomiast jeśli korzystacie z komputera dłużej, polecam zakupić sobie dodatkową myszkę. Podzespoły. Komputer w tej wersji jest napędzany procesorem M3, czyli mamy tutaj zupełnie bezgłośny komputer bez wentylacji. Akurat w naszej wersji 7 generacji, o taktowaniu 0,9 GHz z turboboostem do 2,6. Jest to absolutnie wystarczający procesor do tego komputera, żeby wykonywać na nim prace biurowe. Do tego 4 GB pamięci RAM i co najważniejsze 128 GB SSD. Dzięki temu komputer uruchamia się w mgnieniu oka i tak naprawdę jesteśmy gotowi do pracy tu i teraz. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeśli chodzi o parametry dysku, 500 odczyt, 100 zapis, nie jest to jakiś high-end, ale podzespoły Samsunga i te parametry zupełnie wystarczą jak na tą cenę i na tą półkę i na tego laptopa. Będziecie zadowoleni. Oczywiście układ graficzny Intel HD Graphics 615, zintegrowana grafika z procesorem, tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Teraz trochę o portach. Komputer jest wyposażony w pełne złącze HDMI, za to duży plus, w jacka 3,5 mm, za to też duży plus, w USB-C i zwykłe USB-A. Jest to, że tak powiem, minimum do tego, żeby móc w miarę pracować. Oczywiście jeśli kupicie myszkę, koniecznie kupcie ją na Bluetooth, dlatego że szkoda tego jednego cennego portu. Jeśli chodzi o USB-C, obsługuje ono szybkie ładowanie, więc do pełna naładujecie ten komputer w godzinę 40. Natomiast zamiast zajmować tylko port ładowaniem, polecam Wam dokupić sobie przejściówkę. Recenzję możecie zobaczyć w poleconej przez nas przejściówki w opisie. Rozszerzę po prostu Wam to możliwości laptopa, będziecie mogli podłączyć parę urządzeń jednocześnie i jednocześnie ładować laptopa, więc jest to niestety konieczność przy współczesnych laptopach. Jeśli jeszcze chodzi o wygląd, klapa jest zupełnie czysta, tutaj nie ma zbędnych naklejek, bardzo minimalistyczna konstrukcja tego komputera, co mi się podoba. Macie tutaj jedną naklejkę mówiącą o tym, jakiego procesora używacie, reszta naklejek jest na takim transparencie, gdzie możecie ją szybko odkleić, więc polecam to zrobić zaraz po zakupie. A na klapie możecie nakleić dowolną naklejkę lub pozostawić po prostu czystą. Komputer niezwykle elegancko się prezentuje. Jeśli chodzi o ergonomię pracy. Akurat tak wyszło, że kiedy kupiłem Xiaomi Mi Booka R12, sprzedałem swojego MacBooka Retina 2015 i musiałem przetrwać ten okres, aż nie dostałem z X.comu na testy MacBooka 13 Pro nowego. I powiem Wam tak, praca na tym komputerze jest absolutnie świetna.
Oczywiście, 4 GB pamięci RAM to trochę mało i kiedy uruchomicie większą ilość kart, będziecie musieli liczyć na to, że strony będą Wam się przeładowywać. Tak samo jeśli chodzi o aplikacje. Natomiast komputer robi to na tyle szybko i sprawnie, że nie jest to uciążliwe. Do tego, pisanie na tym komputerze jest niezwykle wygodne, korzystanie z internetu, wszystko tutaj po prostu działa. Windowsa na tym komputerze użytkuje się niezwykle przyjemnie. Nie miałem żadnych problemów z wykonywaniem swojej pracy, wszystko sobie przerzuciłem do chmury z MacBooka. Odpaliłem ten komputer, podlogowałem się do swoich kont i po prostu działałem dalej. Nie było żadnej różnicy, odpisywanie na maile, koordynacja rzeczy. Oczywiście nie mogłem tutaj montować filmów, bo jest ten komputer zbyt słaby, natomiast do takiej pracy czysto biurowej będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. Bateria. Tutaj Xiaomi też mnie miło zaskoczyło. 37 Wh. Natomiast bateria trzyma od 6 do 8 godzin pracy biurowej. Jeśli oczywiście obciążycie ten komputer, ten czas spadnie. Natomiast przy zwykłej pracy biurowej wytrzymacie bez problemu pełny dzień bez podłączenia komputera do gniazdka. Jeśli oczywiście ta konieczność nastąpi, do pełna komputer naładuje Wam się w godzinę 40, co jest absolutnie bardzo dobrym wynikiem. Ten adapter, który dostajecie przy zakupie tego komputera, ma wtyczkę amerykańską. W większości przypadków dostajecie gratis w postaci wtyczki europejskiej, czyli przejściówki. Polecam sobie kupić jednak inną, dlatego że ta dołączona jest po prostu zbyt słaba. Ten zasilacz po prostu z niej potrafi wypaść. Nie odbyło się bez wad. Głośniki. Xiaomi chwali się, że powstały przy współpracy z AKG i są absolutnie świetne. Dolby Surround, Turbo itd., itd. Natomiast rzeczywistość jest troszeczkę inna. Głośniki są umiejscowione dosyć niefortunnie pod spodem laptopa i jeśli położycie go na stole, dużo dźwięku jest po prostu zakłócane przez powierzchnię, na którą stoi. Jeśli podniesiecie laptop do góry, jest troszeczkę lepiej, no ale kto używa laptopa cały czas w powietrzu? Głośniki są raczej przeciętne, oczywiście oglądnijcie na tym film. Natomiast do słuchania muzyki przy pracy polecam raczej słuchawki lub zewnętrzny głośnik. Tutaj jest raczej średnio, dźwięk jest płaski. No ale pamiętajcie, że cały czas mamy do czynienia z maszyną za 2000 zł. Kolejną wadą są niestety uszczelki ekranu. Tutaj jak zużycie laptopa, on troszeczkę pracuje w torbie i te uszczelki ocierają o ranty, o obudowę przy klawiaturze. Jeśli otworzycie laptopa po, dajmy na to, krótkiej wycieczce rowerowej, zobaczycie, że troszeczkę te gumki się ścierają na obudowie. Zostawia to minimalny ślad, który oczywiście możecie zetrzeć. Natomiast po dłuższym czasie te gumki się po prostu wytrą, więc mam delikatną obawę o ekran i matrycę. Natomiast nakleiłem sobie folię i w ten sposób jestem spokojny. Podsumowując, nie chcę tutaj zbytnio nawiązywać do tego, że Chińczycy skopiowali MacBooka, no ale siłą rzeczy tak jest. Jeśli zależy Ci na komputerze niezwykle stylowym, ładnym, eleganckim, lekkim, do tego dobrze zbudowanym, z metalu, a nie z plastiku, z dyskiem SSD, z przyzwoitą wydajnością, jeśli chodzi o procesor i pamięć RAM, wybierz MacBooka R12. Jest to absolutnie podstawowy komputer za 2000 zł, który spełni Twoje oczekiwania w tej cenie. Myślę, że w tych pieniądzach nie dostaniecie nic lepszego na rynku, nic tak dobrze wykonanego, tak dobrze pracującego na baterii, z taką wydajnością. Ja absolutnie mogę ten komputer polecić, używam go na co dzień, nie jest to mój sprzęt na testy, tylko sam go kupiłem, żeby go używać właśnie w podróżach, na wycieczkach i tak dalej, żeby cały czas był przy mnie w plecaku i w każdej chwili, żebym mógł go otworzyć i po prostu zacząć pracę. Serdecznie polecam Wam ten komputer, link do sklepu, gdzie kupiliśmy tego laptopa znajdziecie w opisie. Myślę, że tam pojawi się także kupon, żeby uzyskać jakąś zniżkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, zapraszam do dyskusji w komentarzach, czy Xiaomi nadal lepsze. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco z materiałami. Czołem!